Kończymy okres przygotowawczy, za chwilę startuje kolejny sezon. Jaki ten okres przygotowawczy dla Chrobrego był? Bardzo ciężki był okres przygotowawczy dla chłopaków, ale to jest normalne. Każdy z nich wiedział, że musi być gotowy na 100%. Dostawali oni indywidualne rozpiskę. Zaczęli od 26 czerwca indywidualnie pracować. Później wszyscy razem. Było wszystko zrobione według naszego planu, także jesteśmy zadowoleni z tego, jak to przeszło. Te mecze kontrolne, Chrobry sporo ich rozegrał. Były zwycięstwa i to między innymi bardzo fajne zwycięstwa jak nad Azotami, ale były też porażki. Jak trener oceni te spotkania? No, spotkania można ocenić tak, że na plus, bo to jest te sparingi i to jest materiał do analizy, co musimy poprawić na treningach później. Oczywiście, że niektóre mecze, tak jak z Zabrzem na turnieju Matuszaka, nam nie wyszli, dostaliśmy lekcje piłkarniczne, można tak powiedzieć, ale to też wynikało z tego, że na różnych etapach przygotowań byliśmy z Zabrzem. Zabrze było trochę świeższe, bo oni już podchodzili do tego, że zaczynali Puchary Europejskie, my mieliśmy jeszcze ciężkie nogi, ręce i popełniałyśmy takie dziecięce błędy na tym akurat zmęczeniu, z czego nas po prostu skarczyli z kontrami. Już w Kaliszu to lepiej wyglądało, widać było, że już trochę świeżości mieli chłopaki, ale i tak to było widać, że jeszcze trzymało to zmęczenie fizyczne. Teraz to już tylko i wyłącznie idziemy przygotowania do pierwszego meczu, który rozegramy z Orlenem Wisłą Płock 3 września.